mogę powiedzieć, że będzie bardzo atrakcyjny. Jaką liczbę mandatów w gminie i w powiecie uznacie za sukces? Ile? Nie powie pan tego. Najlepszą liczbą mandatów była taka, żeby pozwolić nam samodzielnie władzę sprawować. No, no to jest 10. Czyli to jest sukces, tak? 10, ale... Mierzymy bardzo wysoko. Naprawdę uważamy, że jesteśmy w stanie to osiągnąć przy pozytywnej kampanii, którą chcemy prowadzić. Będziemy prowadzić pozytywną kampanię, nie zostawiając oczywiście tych rzeczy, które uważamy, trzeba pokazać jako błędy. Może była szeroka współpraca różnych środowisk prawiczych. Czy będą jakieś pierwsze decyzje? Po tym, jak osiągniecie sukces. Wiecie państwo, każdy pewnie oczekiwałby tych personalnie. Te rzeczy będą, ale jedną z pierwszych decyzji, myślę, jeżeli będziemy mieli możliwość prowadzenia władzy, będzie coś, co się należy jednemu człowiekowi, który niestety już nie żyje, panu Kwiatkowskiemu, twórcy pierwszego samorządu, i będziemy chcieli go godnie uhonorować. Nie mamy tu jeszcze do końca sprecyzowanych pomysłów, ale uważamy, że ten człowiek, który a mi to dane było z nim sportować, więc myślę, że mogę powiedzieć, że należy mu się jakieś godne miejsce w historii. Rondo? Niczego nie będziemy deklarować, to będzie zależało oczywiście nie tylko od Borowskiego czy od PiS-u, ale od wielu, to musi być, a przede wszystkim, co najważniejsze chcę powiedzieć, najpierw musimy taką kwestię uzgodnić z rodziną, bo rodzina tutaj będzie miała decydujący głos, czy sobie tego będzie życzyła, ale ja uważam, bo dane mi było z panem Michałem współpracować w latach 90-94 i znam jego zasługi dla rozwoju miasta i należy mu się jakieś uczenie jego zasług dla rozwoju samorządu bytowego. Nie pan powie, nie rozumiesz. Niech pan powie, rozumie, że Prawo i Sprawiedliwość wystawi swoje listy pod szyldem Prawo i Sprawiedliwość do Rady Miejskiej w Bytowie, Rady Miejskiej w Miastku, do Rady Powiatu Bytowskiego i do Sejmiku Wojewódzkiego, tak? Rozumie, że w pozostałych gminach Powiatu Bytowskiego nie będzie samodzielnych list, znaczy pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości list do Rad Gmin i też nie będzie, chyba że będą, kandydaci, jeżeli chodzi o kandydat na wójtów pod szyldem PiS-u. Będą kandydaci na radnych w pojedynczych okręgach w niektórych gminach. Z pewnością nie obsadzimy wszystkich we wszystkich gminach. Ale z listy PiS-u czy z listy PiS-u. Samorządowych? Z listy PiS-u, a takie przydam, jakaś grupa kandydatów będzie startowała. A w jakich gminach? To może być w bardzo wielu gminach, ale dzisiaj tego jeszcze szczegółowo nie jesteśmy w stanie powiedzieć. A na pewno? W której gminie? Na następnej konferencji prasowej. Proszę poczekać. W Lipnicy, tak? Proszę, będziemy pani Kasiu. W kilku gminach, na pewno. I jeszcze pan pytał o... Pytałem też o kandydatów na wójtów pod szyldem PiS-u, jeżeli tacy też będą. Się mogą tacy pojawić, ale na pewno będziemy niektórych wspierać, a być może jeden czy dwóch. Słuchajcie państwo, my generalnie odnosimy się do powiatu bytowskiego i do gminy Bytów. Natomiast w tamtych gminach, jeżeli mamy takich osoby, a mamy, które chcą budować, to będziemy ich wspierać. Natomiast te decyzje muszą lokalnie być. To nie może być narzucone, że my tutaj z Bytowa będziemy w jakichś gminach na siłę komuś tutaj nie żyć. Ale już jest czas, żeby rozpocząć te rozmowy. Jeżeli sami państwo wiecie, Platforma dokładnie to samo robi. Ja nie chcę tutaj przydać nazwisk, ale praktycznie w żadnej gminie pod szyldem. Ale póki co Platforma jest jedyną grupą, która ma już pełne listy, przedstawiła te listy. Pokażcie państwo. Macie państwo. Tak. Ja nie widziałem też tej sytuacji. Też jest czas. To nie znaczy, że my nie mamy. My też mamy pełną listę, tylko dzisiaj tego nie będziemy prezentować. Dzisiaj nie czas na to. Dzisiaj jest czas na zmianę. Jakimi sferami życia chcielibyście się zająć? O programie nie dzisiaj. Dobrze, panowie, bądźmy. Panie, że jeszcze ja. Użył pan takiego sformułowania pozytywna kampania wyborcza, tak? Co rozumie pan przez ten termin? Gdyby mógłby pan troszeczkę rozwinąć, bo mnie zafrapowało. No. Nie ukrywam. Pozytywna kampania wyborcza. Czyli co, nie będzie agresywna? Nie będzie agresywna w takim rozumieniu, że nie będziemy tylko chcieli patrzeć do tyłu, co złego. Natomiast na bazie tej pozytywnej kampanii, o której się dowiecie państwo, jakie to są elementy tej pozytywnej kampanii, będziemy podawać przykłady, które należy nam naszym zdaniem poprawić i pokazując pewien kontrast. Więc to ma być pozytywna odniesienie się do tych problemów społecznych, które są przed mieszkańcami Bytowa. A ich jest mnóstwo. Zapewnię państwa... Najważniejszy z nich. Dwa, trzy przykłady. Za tydzień się dowiecie.
Pani Kasia i dziękuję. Ja czekam, Katarzyna Wielkosłatobytów. Ja a propos czasu na zmianę i pozytywnej kampanii. Czy profil na Facebooku pod tytułem Czas na zmianę jest związany w jakiś sposób z Państwa komitetem wyborczym? Czy czas na zmianę na Facebooku, taki profil, czy jest redagowany przez Państwa środowisko? Wspólnie. Można powiedzieć, że jest na nasz udział. Rozumiem. Ale wspólnie z kim? To znaczy łączy nas to hasło, tak? Łączy nas to hasło, czas na zmianę. No wspólnie z internetami, które... To jest ogólnopolskie. Znaczy to jest redagowane przez internetów. Natomiast nas łączy z profilem na Facebooku i z profilem na Twitterze, łączy nas to hasło, czas na zmianę. Ja spytałam akurat o ten profil, ponieważ dzisiaj wypatrzyłam tam informację taką odwołującą się do ataków personalnych na rodzinę burmistrza Syrki. Dlatego pytam o tą pozytywną kampanię wyborczą. Czy to tak? Pozytywna będzie z pewnością przez nas tutaj. Natomiast wszystkich internautów, którzy tam będą, no to nie jest tak, że będziemy to wszystko kontrolować i no, cenzurować. Tak nie będzie. To też sprawy, które bulwersują mieszkańców. To nie jest tak, że napierdolujemy jakąś rodzinę, kogokolwiek. Nie. Chodzi o to, że dostrzegamy te problemy, o których ludzie mówią. Dlatego dajemy ten sygnał, że widzimy. No i my tak nie będziemy postępować. Dziękujemy.